Całkiem ciekawy jest inny program, inny kanał, który poleciliście mi, poprosiliście, żebym się przyjrzał mu. Ten kanał się nazywa Filozof z Beczki. Oczywiście jest to nawiązanie do Diogenesa, który mieszkał w Beczce. I fajny nazwa kanału i całkiem mądry kanał. Troszkę by mi brakowało tego, co sam autor myśli o tym, ale bo zazwyczaj jest to przytaczanie opinii tych filozofów, o których on mówi. Cóż, no i by się przydało troszeczkę omówienia własnego, ale przynajmniej można polecić ten program, ten kanał jako właśnie taką ściągę z filozofii, to na pewno, więc to wartość ma dużą pod tym względem. Przyjrzałem się kilkunastu filmom, powiem parę słów o kilku z nich, z tych ciekawszych. A więc tak, jest film pod tytułem Czy Jurek Owsiak może być z siebie zadowolony? Tutaj mówi bardzo inteligentnie przytacza Janusza Korczaka, który powiedział: kłamie ten, kto mówi, że się dla czegoś lub dla kogoś poświęca. Jeden lubi karty, inny kobietki. Ja jeden nie opuszcza wyścigów konnych, a ja kocham dzieci. Nie poświęcam się wcale, robię to nie dla nich, lecz dla siebie. Mnie to jest potrzebne. Nie wierzcie słowom o poświęceniu. Są kłamliwe i obłudne. 100% racji. 100% racji. A brakowałoby mi tutaj może odniesienia do jakiegoś filozofa, który mówi, że altruizm to tak naprawdę jest lepszy egoizm. Na przykład Michał Schmidt-Salomon o tym mówił ze współczesnych filozofów, no ale tak czy śmiak jest to fajne i podoba mi się to połączenie Korczaka z Owsiakiem, całkiem inteligentnie zrobione, także tutaj duży plus. Jean-Paul Sartre, który mówił o lęku przed wolnością, że mówił, że tak jak scyzoryk ma swój plan, swój cel, że ma służyć do cięcia, nie wiadomo do czego służyć ma człowiek. W związku z tym człowiek ma nieograniczoną ilość przepisów na swoje życie i w związku z tym czuje egzystencjalny lęk. No rzeczywiście Sartre tak pisał, Sartre był egzystencjalistą. Też może by brakuje mi trochę odniesienia się samego autora do tego, ale fajnie. Henry David Thoreau. Ostatnio Thoreau jest, jak widzę, w naszych anarchistycznych czasach, w sensie anarchistycznych w sensie takim, że owszem, żyjemy w świecie dosyć wyregulowanym w porównaniu z dawnymi epokami, ale jakoś intelektualnie ciągle anarchizują wszyscy. No więc Henry David Thoreau mówił o tym, że ludzie są tak bardzo przywiązani do zewnętrznych oznak sukcesu, że oni są w stanie mizantropować, tak jak on, wśród jezior, i odciąć się od społeczeństwa, ale gdyby mieli mieć łatę na spodniach, oj, 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 oj. Także znowu mamy bardzo inteligentnie wybrany fragment z filozofa, który jest jakby taką soczewką myśli tego filozofa, ale nie mamy omówienia. No ale jest, jeżeli ktoś chce się szybko dowiedzieć, co Henry David Thoreau myślał, to mamy 2 minuty i wie. Więc to jest wspaniałe pod tym względem. Jeśli chodzi o klarowność i siłę przekazu, to ten jest naprawdę mocny ten program. Ten kanał. Znowu mówię program na kanał. Pascal i zakład o istnienie Boga. Tutaj, no jako ateista, to nóż mi się w kieszeni otwiera, ale sobie posłuchajmy kawałka. Jedynie podjęcie ryzyka i życie według zasad wiary, bez gwarancji. Chodzi o to, że jeżeli wierzysz w Boga, to nawet jak go nie ma, to nic nie tracisz. No znamy, tak? Zakład Paskala. Jedynie podjęcie ryzyka i życie według zasad wiary, bez gwarancji na sukces. Zdaniem Pascala lepiej jest założyć, że Bóg istnieje, gdyż żyjąc według takiego założenia można zyskać życie wieczne, a jeśli nawet się pomylimy, tracimy jedynie marne życie ziemskie. I na tym film się kończy. Aż się prosi, żeby odwołać się chociażby do Dawkinsa, który mówił o tym, że no jak to nic nie tracimy, jak to marne życie ziemskie, tracimy mnóstwo czasu. I to jest coś takiego, opis kanału. Wszystko, o czym warto filozofować, kanał ma przede wszystkim prowokować do samodzielnego myślenia, a nie dawać odpowiedzi na poruszane tematy. No dobra, no dobra, no więc powiedział, że nie będzie mówił. No i prowokuje, faktycznie się wkurwiłem trochę, więc sprowokował mnie. No i może dobrze, fajnie. Ostatnie lata Fryderyka Nietzschego to jest po prostu pamiętniki z jego życia. On uważał swoje życie za spełnione,
myślał, szlachetna twarz, dostojniak, lew i tak dalej, więc swoje czasy już choroby i spodziewania śmierci przeżył godnie. No, nic dziwnego, to był Dionizyjczyk, więc jak miał. Ciekawy film. Kiedyś to były czasy, czy rzeczywiście kiedyś było lepiej? On tutaj mówi o tym, że często to myślenie ma de facto pokrywa się z myśleniem o buntu młodzieży, którzy to sięgają do epoki sprzed ich epoki. To jest prawda. Dziadkowie i wnuczkowie często się jednoczą przeciwko rodzicom. To jest bardzo ciekawe zjawisko. I on tu tego nie ciągnie, ale fajne jest poruszenie tego, to podoba mi się. O naturze człowieka, że czym byłoby nasze życie bez przeciwności, bez trudności, nie moglibyśmy sobie poradzić, jeżeli byśmy mieli wszystko podetknięte pod nos, prawda? Tak uważał Schopenhauer. On... Zachowa jej młodość. Część ludzi umrze wówczas z nudów albo się powiesi. Część zaś zacznie zwalczać się nawzajem, dusić i mordować i w ten sposób... Tak, żeby tylko nie było tej szczęśliwości, bo ona jest nie do zniesienia, tak? Taka niezasłużona szczęśliwość jest nie do zniesienia. No prawda, tak Schopenhauer uważał. Czy umysł ludzki z ewolucyjną pułapką? Jest dosyć ciekawy film, tylko on oparł to na jednym niezbyt ciekawym myślicielu. I moim zdaniem znacznie ciekawsze byłoby, on tutaj, ten gość się nazywał, nie widzę jak się nazywał ten gość, o jest, on się nazywał Peter albo Peter, nie wiem, Zapfe, on tutaj cytuje go. Polecam obejrzenie, ale generalnie o przekleństwie świadomości znacznie ciekawiej pisał choćby Erich Fromm. Przy wszystkich słabościach w jego myśli polityczno-społecznej, to akurat egzystencjalizm miał fajnie wymyślony. Erich Fromm uważał, że człowiek jest trochę zwierzęciem, a trochę aniołem. I my mamy ciało zwierzęcia i umysł anioła, czy nawet takiego mini-boga. I na tym polega to przekleństwo świadomości. Czy my, nie wiem, czy ludzki umysł jest ewolucyjną pułapką? Raczej chyba nie. Ale jesteśmy skazani trochę na cierpienie i walkę o doskonałość z naszymi niedoskonałymi elementami. To się manifestuje przez całą naszą historię, całą naszą kulturę. I uważam, że to by było dużo ciekawiej, zwłaszcza jeżeli tytuł filmiku jest taki uniwersalny. No ale summa summarum, contentus sum. I polecam jak najbardziej.